Siemaneczko, jestem Pepetum Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj wyłowiliśmy oboni, będziemy pezmować oboni na polu pokój koledzy. Wiesz, będę tam myślał sobie swoje. Nie chcę mi się tyle 3 km jeździć. Jeszcze blisko jest, ale chcę sobie tam jechać, spezmować obornik. Bo i tak tu muszę mieć miejsce na to, żeby tu po prostu uprawić. Więc tak, rzutnik jeden, przepraszam, jedna jest rozwana już, więc lecimy, 60 do akcji, się odpala, jeszcze jedna rzecz, pieniądze zniknęły z konta, ponieważ zakupiłem wciążnik używany, jak widzicie, spory obciążnik, tak do tego case'a na tył, ale to jest to na 600 za 2000, niecałe 2200 złotych. Tak, tak, tak mi się udało wychachnięcić taki piękny balast. Od sąsiada 3 chałupy dalej. On sobie sprzedał, sprzedawał balast. Mówię, dobra, nie ryzykuję, kupuję. Taka atrakcyjna cena, więc no... Myślę, że jest w sam raz. Dobra, lecimy. Trzeba było, wiecie, trochę przychachmęcić, tak można powiedzieć, z tym obciążnikiem. No, gościu... Dobry. Gospodarz wszystko, no ale wiecie, sobie kupił większe maszyny, wszystko. To jeszcze kupił sobie balast oryginalnego Fenda, bo kupiła sobie Fenda. Nówkę i dlatego tego opchnął, żeby wiecie, no. Jak już się mówi, nie kolimu, bo włoczy, że ma taki, taki balast właśnie ogarnięty, więc postanowił go sprzedać. No i fajnie, takie pieniądze, takie tona 600, to naprawdę jest okazyjna cena, tak faktycznie złotówkę za kilo, trochę lepiej niż złotówkę za kilo. Nawet nie, ile wychodzi mi złoty 50. Coś takiego za kilogram właśnie takiego obciążnika, więc nie jest tragicznie. Więc no... dobrze mi się trafiło. Na tego będzie tylko tyle pieniędzy. Jest, ale no trzeba się cieszyć, że w ogóle coś jest. Myślę, że... przepraszam. Że to pewnie będzie przedostatni, dwa odcinki, prawdopodobnie z września. Może na to ostatni odcinek, przedostatni odcinek z września. Bo tylko jeszcze planuję nasieć sobie żyto na kiszonkę. I jęczmień, tylko jęczmień to pewnie będę robił właśnie poza odcinkiem, żeby was też nie zanudzać cały czas pod tym względem. Więc robimy wszystko właśnie ile się da. Jak najwięcej teraz. Poza odcinkami trochę posiedzieć. Wiecie, jeszcze was nie zanudzać. Ogólnie mi zostaje tylko teraz z zasiewu żyto na kiszonkę i jęczmień. Nie, przepraszam, nie jęczmień, żyto. Żyto po owsie. Jęczmień ja w tym roku nie robię, przynajmniej zimowego. Zimnego. Pewnie będę szukał pewnie pola, albo pole poświęcę właśnie swoje na to, żeby zasiać sobie jęczmień. Jarę, zobaczymy jak to wyjdzie. Nawet się sadnych. No jojojo, już się odpędziłaś. I... to nie tyle. Tutaj jest pod... co to miało być? Tutaj pod jęczmień pewnie będzie, bo się takie plany pozmieniały. Ogólnie. Więc tak jedynie nie ma. Szczerze mówiąc. U mnie. Ja też nie chcę zanudzać cały czas z tym wrześniem. Trzeba trochę pokombinować pod tym względem. I przyjmiemy do października i pewnie to będzie, w październiku będzie ostatni pewnie odcinek. Ogólnie październik, chodzi raczej, będą ostatnie odcinki, można powiedzieć. Czekajcie, teraz tak, chciałbym zrobić tak, by polowe były. A ta sprzeciwaga zajebista przy dnu case'a. Pięknie otwieram krokodyla. Muszę krokodyla i jest elegancko, kuźniwa.
szczepię teraz tą ściapię. A co zrobić? No cyk. Muszę przestawić sobie ustawienia ukrydyla. Czy zamykanie, otwieranie, o, bo trochę mi nie pasuje. Bo powinien mieć zamykanie właśnie do siebie, że tak powiem, jak siedzę. A odwrotnie, trochę się mylę z radności. Dobra. Jeszcze taka akcja, tylko nic nie pilnowałem robić. Nic więcej. Bo to też mi nie zależy na tym, żeby to porobić. Jak najwięcej. To trochę trudno mi brakuje tego. Zajmuje mi się, tak? Więc nie, co to zrobić, żeby się go wyzbyć? My tylko. No opcja, my tylko spyzmować go gdzieś dalej. No to może ten rzucił, którego on też właśnie nie jest jakiś wybitnie duży. Więc jak wywiozę takie dwa zestawy, no dwa zestawy, takie. Taką przyczepę jedną, to jest jak praktycznie do rzutki. Właśnie. Więc trzeba trochę kombinować pod tym względem. Wiadomo, to chyba żeby się przydał pewnie jak muszę krokodyl typowi i tego piachu nie zbierać. Ale nie ma co wymyślać pod tym względem. Krokodyl też jest elegancki. Pyk. O, i to jest elegancka teraz robota. Wiadomo, by się przydała taka powiem skorupówka. Ogólnie do ogrodnika, żeby wywozić właśnie gnój, ale no widać teraz skorupówkę. No ja też patrzyłem ostatnio na liście taką używkę typową gdzieś. No to jak gdzieś 10-tonową to musiałbym gdzieś dać 16-18 tysięcy taką typowo takiego złąka, że tak powiem, do samego właśnie ogonika. Więc no tak, pan będzie zakupu takie przyczepy. Będzie plan takie przyczepy zakupić. Ale to na pewno w późniejszym czasie. Dobra, tyk. Lecimy. No praktycznie pełna przyczepa. Ja to nie gasimy. No, on już taka, już ma ciężko zapalić. Trzeba będzie pewnie ją nie gasić. Trójki już, bo zaraz dwalimy. Trójka. Powiem szczerze, nie jest tak źle. Przesiąka do przyczepy jakoś sobie na razie z obwodnikiem radzi. Przydałaby się taka jeszcze jedna. Chociaż taka wywrotka. Nie mówię tu powodu obwodnika, ale do tego zboża już. Gdyby się przydała. Bo ta drewniana, nie powiedzmy, że ta sztywna, która jest. No to jednak tylko może być do belek, włożenie belek, ewentualnie do pysków nasion, właśnie żeby tam gdzieś wywieźć. A do ogólnego właśnie takiego użytkowania bardziej mi się przydałaby wywrotka. No ale zobaczymy jak to idzie finalnie później. A tak to właśnie się prezentuje. Zresztą szczepę. Nie daje się taka duża, wiadomo, nie ma kabiny w 60, dlatego to jest taki, że tak powiem, plus. Ona taka biega się zdaje, jak kupię kabinę pewnie do 60, a pewnie będzie, zanim będę miał zamiar pewnie do 60 kupić kabinę, żeby jednak trochę tutaj się zdrowie podtrzymało mi, też nie zachorował, no to pewnie kabinka będzie musiała wylecieć do 60 jakaś. Mogli na 60 miała iść na wypad, miała, jak się mówi, to był sobie wypad, ale powiem szczerze, że ona mi bardzo teraz zaczyna się podobać. Więc teraz nie robię, mi się bardziej podoba. 60, więc nie wiem, czy ona mi zrobi, jak się mówi, wypad, czy zostanie po prostu. No nie wiem, może to ja, no to może też by jeszcze bardziej było użytkowa, tak to. Aż ogólnie mam plan zakupu właśnie tutaj do niej. A na czym będzie sens? Tu nie wiem. Wiecie, no, przeglądam sobie Elixa, patrzę mniej więcej. Od tu 3 sekcyjny do niej kosztuje no w granicach między 7 a 10
cięty. No to jest troszeczkę kasy, trzeba by wyłożyć. Z drugiej strony, czy też potrzebny wituar ma długi? Podejrzewam, że być może tak, bo wiecie, byś robił górki, czy nawet w codziennym, powiedzmy, obowiązku, czyli w trenerze, jednak ten case trochę więcej pali. Znaczy taka wygoda jest potrzebna, aż mocno. Tu wymieszałem ten medal, bo jednak mogłeś mógłby być 60, bez problemu by sobie tutaj dawał radę. Trzeba nie pomyśleć o tym. Tyk. Musimy z kolejną szczegół. Dobra, cię nie ładujemy. I nie wiem, ale spło. No i tak powinno sobie pogłębić. Mi się taka szybka akcja wykonuje, zwłaszcza w szczepki do gozy. Bo chcę, mi się pójdę na giwą, bo jestem trochę zmęczony, przechowywałem etu. Więc nie chcę to się poręczyć. Bytnie. No ale teraz zrobiła się dobra pozycja, bo już jest bajunia. Dobra, to jest elektryk. To jest chyba tak. Jestem w sobie teraz robotę robić, tak się nie skontrolują. Zrobimy taką kolizję ma? Nie. Kolizję ma większą niż powinna mieć, ale dobra. Nie ma tego względu. Dziecko robi mi trochę się na machowanie, tak? To jest na szczęście ten case, bym trochę szczęka robota i wychodzi. Tu ma 1600 kg, więc coś. No właśnie, co podnosić. Właśnie. A tak jedynie mogło nie. Jeśli Maja jest na bieżąco, niestety mi wychodzi od odcinki do nagrywania na tygodni. Kończę, że bym wiedział. Wychodzę teraz na bieżąco mi odcinki, ale nie ma tego złego. No, że teraz będę sobie na więcej odcinków, no się uda mi się nagrać. Bo jednak piątek jest święto. Ścielny, będzie można sobie trochę bardziej pojawić się na to, żeby to nagrać. Nie wiem wszystko. Ale co mi się zdawało, że dzisiaj nie ciągle. Czekajcie, co mówi teraz? Nie zastanawiam się, dalej. Zadawam tam. Nie ma, to chciałem na nagrać już w ustawieniach. Musimy sobie interactive control sobie wziąć i to będzie celuńczego. Więc no będzie nieźle. Znalazłem. Ciężko się nie nazwać. Znajduję ten te guziki. Ten guzik właśnie przełączania, włączania. Danej rzeczy. Nie wiem, czy to jakiś smutny odcinek, bo jeszcze mi kubowa nie boli, to jest. Nawet takie życie jest, jak się mówi. Mam 15 minut od następnego odcinka, więc mówię jeszcze, jak jeden zestaw będzie widziany. No to miałem powiedzieć, powiedziałem, skoro odnosi tego z mojego klasa całego. Mówiłem, bo chętnie bocznik, więc chcę obejrzeć, co to mówiłem dokładnie. Zapraszam poprzedni odcinek, który był. Wczoraj, przepraszam, ujął, że codziennie robiłem tego się tą serię, więc no, tak się gubiłem. Mimo wszystko, ale fajnie, bo cały czas mimo wszystko ta seria jest, no, po prostu nagrywana miło wszystko. Codziennie te odcinki są urzucane, nagrywane i rzucane, więc no, to jest naprawdę zajebiście. A dziwnie dopiero mi
71 odcinek. Tej serii, o której by tak naprawdę ją skończyć, to z 200 odcinków trzeba będzie, no, pewnie liczyć. Coś tutaj tak mi się kijowo zypało, nie wiem czemu. Ale się nie mikam. Pomiędzy siadam teraz do, może teraz, no bo jest do boli. Gdzieś na godzinę pewnie 13, 14, mam zasuwanie siana znajomego. Jeszcze po zdwojeniu muszę jechać dodać parę rzeczek siano, trzonki. Więc trochę zupełnie pewnie będę miał więcej na następny odcinek. Wiem, że później będę miał po prostu widzę dokładną nazwę, tak będzie. No, osobowane właśnie, że tam mam rozegrany tam stosowanie bardzo ta ciana. Mimo wszystko to nie jest ani mało, ani dużo. A z 14 myślę, że do 17 czy godzinki, że będę to pindolić. No bo liczę gdzieś wachetę na godzinę. Powinno mi się udać to spasować, jeśli wszystko dobrze pójdzie. No i wieczorem też mam gdzieś do 10 ton, 10 pytał, szczep. Gdzieś pytał, czy pan to zbiorą. Czekajcie, panie Kasień. Myślę, że będzie dobrze. Dziura. Pogadnąć. Piesy mi szczekają, niestety. Oj. Czy to będzie, to będzie. No, może jest lepsza szczepanka do wosku i wosku nie widzę. Myślę, że trzy łyżki. Szkoda, że to nie wiem, nie. Bardzo mi tak niego ogólnie nie jestem, naprawdę. Jeśli byłem czekolowany, bilotowałem pójść na zdrowo, nie pusiłem się. My zjadłem, wiadomo, na dwóch lat trzeba. Musimy się więcej, znaczy więcej się zmienić, żeby spadło. Wyżyło dla mnie dzisiaj do starszego pokoju. Więc trochę jest niepewne, ale ten mi się nie chce nagrać. Bo taki tylko raczej to elementy. Ja myślę, że będzie trochę lepiej, to wyjdzie. Pod tym względem będzie lepiej. Tak, ostatnio łyżko. Dokładnie nie wiem. Trochę bardziej mi się udaje nagrać te programy. No i jeszcze powinien sobie go na nią jeszcze dobry wieś. No i git. Jeszcze ze dwa, trzy, no jeszcze pewnie byśmy widno mi, pewnie koniec. Brzegiem trójka. Człowieka. Nie wiem, jeszcze wiem, jeszcze pewnie wieś. Będziemy kończyć. No, po 7,5 tony to mi chodzi ile? 3,5 tony chyba chodzi na rzutnik, więc no, dwa to rzutniki na jedną, to tak powiem, praktycznie to ponad nawet. Więc to naprawdę jest wygoda. A mam powiedzieć, po wrześniu, po październiku, pewnie będziemy robić nawet, będzie. Tak pewnie mi tam właśnie orki jakieś czy coś pod swoje właśnie. A zbierzemy i tam sobie to leży i niech będzie elegancko już. Ktoś będzie elegancko fajnie, by to leżało i już powoli tej ziemi działało.
Tydzień powiecie, że już oborni dawać, że powiedzmy na jedną własną sieć. Powiem szczerze, że nie sobie tak robi. No i plan mam nawet zacnę. Po tym względem, tylko że on robi tak, że nie orze, tylko bierze i talerzyje sobie tę drzeweczką. Talerzyje i przetalerzyje, później na własne jeszcze raz daje obornik i to samo i git. Dobra, wozu dużo mniej daje i wszystko. Chyba leci. Nie na jeździe, ale leci. Na lesie. Dobra. I masa gieli. Dobra. W dzisiejszym myśliku byłoby to na tyle. Jeśli takie jedzie, by się spodobało, zostawcie w komentarzu. Dzięki za wynajęcie. Myślę, że tego dzień panowie. Cześć.